Analiza głównych postaci: Felix, Ned i Nika. Rafał Kosik w swojej powieści Felix, Ned i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi stworzył fascynujący świat, w którym realia codziennego życia mieszają się z elementami science fiction. Jednym z najbardziej istotnych aspektów tej książki są jej bohaterowie: Felix Polon, Ned Bielecki i Nika Mikiewicz. Każde z nich posiada unikalne cechy, które nie tylko wyróżniają ich jako indywidualności, ale również wpływają na rozwój fabuły. Felix, pierwsza postać z tytułowego tria, jest postacią niezwykle bystrą i obdarzoną wyjątkową ciekawością świata. Jego analityczny umysł i zdolność szybkiego uczenia się stanowią klucz do rozwiązywania wielu zagadek pojawiających się w książce. Felix jest również postacią, która często działa jako spoiwo grupy, zachowując spokój w stresujących sytuacjach i pomagając koordynować działania całego zespołu. Ned z kolei jest technologicznym geniuszem, który swoją wiedzą i umiejętnościami w dziedzinie elektroniki i informatyki często ratuje sytuację. Jego umiejętność tworzenia i modyfikowania różnorodnych gadżetów jest nie tylko imponująca, ale także niezbędna dla rozwoju wielu wątków. Charakterystyczną cechą Neta jest jego humor i lekkość w podejściu do życia, co często pomaga rozluźnić napięte sytuacje. Nika, jedyna dziewczyna w grupie, wyróżnia się odwagą i determinacją. Jej postać jest przykładem silnej, niezależnej kobiecej postaci, co w literaturze młodzieżowej jest nadal rzadkością. Nika często działa impulsywnie, ale jej działania są zawsze podyktowane głębokim poczuciem sprawiedliwości i empatią. Jest również postacią, która wnosi do grupy dużo emocjonalnej głębi, pokazując, jak ważne w życiu są relacje międzyludzkie i wsparcie dla przyjaciół. Interesującym aspektem tych postaci jest sposób, w jaki ich osobowości uzupełniają się nawzajem, tworząc zgrany i skuteczny zespół. Felix z jego analitycznym umysłem, Ned z jego technologiczną wiedzą i Nika z jej odwagą i empatią razem tworzą trio, które mimo różnic świetnie się uzupełnia i współpracuje. Ta dynamika jest kluczowa dla fabuły książki, pokazując, jak różnorodność charakterów i umiejętności może prowadzić do osiągnięcia wspólnego celu. Warto również zwrócić uwagę na rozwój tych postaci w trakcie powieści. Każde z nich przechodzi swoistą metamorfozę, ucząc się nowych rzeczy o sobie i świecie wokół nich. Felix uczy się wartości przyjaźni i zaufania. Ned rozwija swoje społeczne umiejętności, a Nika uczy się, jak ważna jest rozwaga i przemyślane działanie. Podsumowując, postacie Felixa, Neta i Niki są nie tylko barwnymi i interesującymi bohaterami, ale także odgrywają kluczową rolę w rozwoju fabuły. Ich indywidualne cechy i umiejętności, a także sposób, w jaki te cechy wpływają na ich interakcje i działania, czynią z nich niezapomniane postaci w świecie literatury młodzieżowej. Rafał Kosik poprzez te postacie udowadnia, że różnorodność i współpraca są siłą, która może przezwyciężać nawet najtrudniejsze wyzwania. Motyw przyjaźni w powieści Felix, Ned i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi. Rafał Kosik w swojej powieści Felix, Ned i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi prezentuje nie tylko fascynującą przygodę osadzoną w realiach współczesnej Warszawy, ale również skupia się na głębokim i uniwersalnym motywie przyjaźni. Przyjaźń pomiędzy głównymi bohaterami Felixem, Netem i Niką jest osią, wokół której obraca się cała fabuła. W książce przyjaźń nie jest przedstawiona jedynie jako emocjonalne związanie, ale jako siła, która napędza postacie do działania, pomaga im w trudnych chwilach i uczy, jak ważne w życiu są wzajemne relacje. Felix, Ned i Nika, mimo że są bardzo różni, znajdują wspólny język i tworzą zespół, w którym każdy jest ważny. Ich przyjaźń zaczyna się od wspólnych zainteresowań i problemów szkolnych, ale szybko przeradza się w coś więcej. W głęboką więź opartą na wzajemnym szacunku, zaufaniu i gotowości do niesienia pomocy. Każde z tych dzieci wnosi do grupy coś wyjątkowego. Felix swoją inteligencję i analityczne podejście,
Ned swoje umiejętności technologiczne, a Nika swoją odwagę i empatię. W trakcie rozwiązywania zagadek i przeżywania wspólnych przygód, ich przyjaźń jest wystawiana na próbę, ale jednocześnie umacnia się, pokazując, że prawdziwa przyjaźń wytrzymuje nawet najtrudniejsze wyzwania. Autor ukazuje, jak przyjaźń pomaga bohaterom radzić sobie z różnymi problemami, zarówno tymi typowymi dla wieku dojrzewania, jak i tymi nadprzyrodzonymi, wynikającymi z fantastycznego aspektu powieści. Przyjaźń daje im siłę, by stawić czoła niebezpieczeństwom, uczy ich, jak ważne jest wspieranie się nawzajem i jak cenne jest to, że można na kogoś liczyć. Kosik podkreśla też, że przyjaźń to nie tylko wspólne radości, ale i wspólne trudności. Postacie często muszą stawiać czoła konfliktom, nieporozumieniom i różnicom zdań, co jest naturalną częścią każdej relacji. Pokazuje, jak ważna jest komunikacja, umiejętność słuchania i próba zrozumienia drugiej strony. Te momenty, kiedy bohaterowie uczą się, jak radzić sobie z konfliktami wewnątrz grupy, są równie ważne, co te, kiedy wspólnie rozwiązują zagadki. Ponadto autor zwraca uwagę na fakt, że przyjaźń to nie tylko przyjemności, ale i odpowiedzialność. Bohaterowie uczą się, że bycie przyjacielem to także obowiązek pomocy i wsparcia, nawet jeśli wymaga to poświęceń. Przykładem może być sytuacja, kiedy jeden z bohaterów wpada w tarapaty, a pozostali bez wahania ruszają mu na pomoc, nawet kosztem własnego bezpieczeństwa. Interesującym aspektem jest również to, jak Kosik przedstawia przyjaźń jako wartość ponadczasową i uniwersalną, niezależnie od tego, czy bohaterowie borykają się z typowymi problemami nastolatków, czy z zagadkami na granicy nauki i fantazji. Ich przyjaźń zawsze stanowi dla nich punkt odniesienia i źródło siły. Pokazuje, że prawdziwa przyjaźń nie zna granic i jest w stanie przetrwać nawet najbardziej niesamowite i niewiarygodne wydarzenia. Podsumowując, motyw przyjaźni w powieści Felix, Ned i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi jest przedstawiony w sposób głęboki i wielowymiarowy. Rafał Kosik ukazuje, jak ważna w życiu każdego człowieka jest przyjaźń, jak wiele może ona dać i jak pomaga przetrwać trudne chwile. Przyjaźń w tej książce to nie tylko tło dla przygód, ale kluczowy element, który definiuje bohaterów i prowadzi ich przez różne wyzwania. To, jak autor przedstawia przyjaźń między Felixem, Netem i Niką, stanowi piękne przesłanie o wartościach, które są ważne w każdym wieku i w każdych okolicznościach.